Zgodnie z ustawą dystrybucja węgla została przekazana na barki samorządów, które będą mogły kupować węgiel za maksymalnie 1500 za tonę, a sprzedawać go mieszkańcom za nie więcej niż 2000 zł za tonę. W ubiegłym tygodniu ruszył nabór wniosków o preferencyjny zakup węgla. Cała procedura jest w toku. Wyłoniliśmy już skład węgla, który będzie nas w tym względzie obsługiwał. Jest to skład znajdujący się przy ulicy Sienkiewicza numer 12. Zwróciła się do nas państwowa firma PGE Paliwa, z którą podpiszemy umowę, która będzie do nas ten węgiel dostarczać. I co trzeba zrobić, aby taki węgiel uzyskać? Przede wszystkim trzeba wypełnić wniosek. Wniosek można pobrać ze strony Urzędu Miasta, można go pobrać ze strony Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, bądź też z Biura Podawczego Urzędu Miasta. Wnioski należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kołobrzegu, gdzie będą rozpatrywane. Co ważne, wniosek mogą składać tylko ci, którzy mają pozytywną decyzję o przyznaniu dodatku węglowego, czyli żeby ubiegać się o preferencyjny zakup węgla, musimy mieć przyznany dodatek węglowy. Wiąże się to oczywiście z całym systemem i z ewidencją wszystkich pieców. W ramach zakupu preferencyjnego członek gospodarstwa domowego będzie mógł kupić węgiel w dwóch transzach. Maksymalnie 1,5 tony do końca roku i 1,5 tony w roku przyszłym. Jeżeli ktoś zdecyduje się na zakup mniejszej ilości, a potem będzie chciał w ramach tego 1,5 tony węgiel dokupić, będzie musiał złożyć kolejny wniosek, który kolejny raz zostanie rozpatrzony. W tej chwili sytuacja wygląda tak, że od 18 listopada te wnioski można składać. One będą podlegały rozpatrzeniu wtedy, kiedy węgiel znajdzie się na składzie, kiedy będziemy mieli już podpisaną umowę ze spółką, która do nas ten węgiel dostarczy. Ona też ma 10 dni na to, żeby ten węgiel tutaj do nas dojechał. Wtedy będzie informacja, że węgiel już można odbierać i wtedy będzie można udać się na skład. Usługa transportu węgla będzie odpłatna według zasad obowiązujących w cenniku składu węglowego lub węgiel będzie można odebrać własnym transportem.